Bardzo dziękujemy za przyjęcie nasze zaproszenie. Obecność Państwa, mówię tu o przedstawicielach instytucji oświatowo-wychowawczych oraz innych instytucji miejskich, ma po prostu związek z tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Osobiście uważam, że jest to być może w ciągu ostatnich kilku lat najważniejsza konferencja prasowa, ponieważ ona będzie nam wskazywać bardzo konkretne obszary, projekty, które będą realizowane na terenie Wałbrzycha w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, razem wszystko jako tak zwane Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, plus jeszcze niewielki element, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, z poziomu centralnego, czyli może nie tyle, że niewielki element, jeden element, czyli FENIKS, program operacyjny na najbliższe lata z poziomu centralnego, i wspomnimy tylko rzeczywiście w niewielkim fragmencie, bo to się dopiero kształtuje, Krajowy Plan Odbudowy, jak wiadomo, w ubiegłym tygodniu, dosłownie dwa dni temu czy trzy dni temu otrzymaliśmy informację, że te środki będą. Dlaczego tą konferencję robimy dzisiaj i dlaczego robimy ją w Starej Kopalni? Dlatego ją robimy dzisiaj, ponieważ dosłownie 4 dni temu tutaj w Starej Kopalni podpisaliśmy w gronie wszystkich 25 gmin aglomeracji wałbrzyskiej w trakcie obrad Komitetu Sterującego podpisaliśmy dokument przegłosowany, który jest dokumentem o nazwie Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w tym dokumencie są spisane projekty, które będziemy realizować. Nie ma tam właściwie już pola do tego, żeby ktoś nam coś pozmieniał, a jeśli to raczej na poziomie zupełnie marginalnym i raczej już nie. Dlatego jest to rzeczywiście ważny moment, o czym za chwilę powiem, żeby móc oznajmić, co będziemy robić w ciągu najbliższych lat. Jeśli Państwo pozwolicie, poprosiłem o... Dzień dobry. Poprosiłem o obecność tutaj obok mnie przedstawicieli instytucji bardzo zaangażowanych w ten, a nie inny kształt tego dokumentu. Pani Bożena Drusz jako dyrektor IPAW-u cały czas koordynuje pracę tego naszego porozumienia aglomeracji wałbrzyskiej. Pan dyrektor Jan Jędrasik jest gospodarzem miejsca, ale również beneficjentem dwóch ważnych projektów, o których za chwilę powiemy. Pan Piotr Kluczkowski jest dyrektorem zarządzającym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Jeden z największych projektów, jaki będzie realizowany, to będzie tam. I pani Anna Stec, kierownik działu edukacji, wychowania. I obecność dyrektorów państwa nie jest tu, instytucji nie jest tu przypadkowa, bo bardzo dużo projektów będzie realizowanych w sieci naszych placówek oświatowo-wychowawczych. Chcieliśmy, abyście Państwo bezpośrednio od nas dowiedzieli się, co będzie realizowane w najbliższych latach. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja bym w telegraficznym skrócie przeszedł przez wszystkie te projekty, pokazując je na slajdach. Jeśli mógłbym prosić, żeby zgasić światło u góry, bo będzie lepiej widać te slajdy. Nie wiem, czy Pan operator też... Proszę Państwa, tak wygląda mapa aglomeracji wałbrzyskiej. Proszę zwrócić uwagę, to jest na północy, to są nowe gminy, które przyłączyły się do nas. Zwykle jest tak, że jak coś nie idzie, to ludzie uciekają. Jak coś idzie, to się przyłączają, tak? No, tak to w życiu bywa. I tak właśnie się stało ostatnimi czasy, że cztery gminy z powiatu jaworskiego uznały, że będzie im dobrze przy aglomeracji wałbrzyskiej, i podobnie Radków, który był przez pewien czas poza aglomeracją, zdecydował, żeby iść razem z nami. To są wszystko, proszę Państwa, gminy, które tworzą razem aglomerację wałbrzyską. Jak widać, jest to powiat kamiennogórski, bo Lubawka, Kamienna Góra, powiat kłodzki, bo Nowa Ruda, Nowa Ruda Wiejska i również Radków, powiat wałbrzyski w całości, powiat świdnicki w całości,
I powiat jaworski. Brakuje nam tylko jednej gminy, która uznała, że jest im bliżej do Legnicy i tak zdecydowała, żeby tam być. Ale no, to jest naprawdę mniej więcej 14%, 15% powierzchni Dolnego Śląska, ale jeszcze więcej mieszkańców, bo to jest bardzo uzurbanizowany teren. Proszę Państwa, 13 grudnia podpisaliśmy porozumienie, właściwie formalizujące tylko współpracę z Urzędem Marszałkowskim, w którym było pisane, że przekazują nam te pieniądze, które przekazują, żeby się nimi mądrze dzielić i gospodarzyć. To jest 27 gmin, podpisał to pan marszałek, wicemarszałek, no i z naszej strony ja jako lider aglomeracji. I to jest, proszę Państwa, dokładnie tak samo, jak było podpisane na lata poprzednie, gdzie wykorzystaliśmy miliard z grubsza złotych na ten sam obszar. Co mamy na ten czas do 2029 roku, w sensie rozliczeniowym 9? Proszę Państwa, mamy 161 milionów euro. 161 milionów euro razy 4,5, no to mniej więcej, proszę policzyć, ile to wynosi. W tym niewiele, bo 30 tysięcy w ramach tego, co nazwalibyśmy starego RPO, 7 milionów z Europejskiego Funduszu Społecznego i aż 123 tysiące z miliony z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Nie zgadzaliśmy się, do tej pory się nie zgadzamy ze sposobem, w jakim Urząd Marszałkowski w oparciu o kryteria niemerytoryczne dokonał tego podziału, zatrzymując dla siebie lwią część umownego RPO. Miał łatwe zadanie, bo tłumaczył nam, a macie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Nie zgadzamy się z tym, ciągle walczę, cały czas, wywołując przez lata bardzo niepochlebne komentarze i działania ze strony Urzędu Marszałkowskiego, walczymy o to, żeby być traktowanym sprawiedliwie. Nie jesteśmy sprawiedliwi, ale jak widać, wiatry ostatnio działają na naszą korzyść. Wierzę głęboko, że jesteśmy w stanie ten proces odwrócić. Chodziło nam o to, żeby pieniądze z RPO, których dostaliśmy tylko 30 milionów, nie były aż tak znacząco mniejsze od Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Chodziło nam o to, żebyśmy dostali też dużo. A nam się mówi tak, my weźmiemy więcej, bo wy dostaliście Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. A Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma nadrobić zaległości z minionych 30 lat po zamknięciu przemysłu węglowego. Niemniej ja jestem ciągle optymistą, o czym za chwilę tutaj Państwu przekażę. Proszę Państwa, to wszystko nie przyszło samo. Jak Państwo widzicie tutaj na zdjęciu górnym, to jest dość ważne zdjęcie, dość ważny moment, bo 16 maja, a właściwie nie, we wrześniu 2018 roku, tak próbuję sobie to... W styczniu 2020 roku właśnie, proszę Państwa, rozpoczynamy wspólnie z przedstawicielami zarządu województwa przekonywanie, to trwało wcześniej, ale już tak formalnie, przekonywanie Komisji Europejskiej, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego powinien być przyznany. Bo pamiętajmy, że w Wałbrzychu i w Nowej Rudzie wydobycia węgla nie ma od 25 lat z grubsza. Dostały ten fundusz te regiony w Europie, które wydobywają węgiel. Jesteśmy jedynym regionem, który dostał pieniądze, mimo że 25 lat temu wydobyto ostatnią tonę węgla z Zagłębia. Dostaliśmy to dlatego, że udało się przekonać komisarza Timmermansa na tym dolnym zdjęciu, że udało się przekonać panią komisarz Ferreira
na tym górnym zdjęciu, że my nadal płacimy ogromną cenę za bycie kiedyś zagłębiem węglowym zamkniętym błyskawicznie i dość chaotycznie. To drugie zdjęcie, to zdjęcie u góry pokazujące obecność pani komisarz, współpracowników pani komisarz, pana wicemarszałka Macko i z moją skromną osobą, to jest zdjęcie w czasie obrad spotkania, jeśli dobrze pamiętam, w Katowicach. I siedzimy tam i ktoś nam zrobił takie zdjęcie. I pani komisarz na końcu w sumie machnęła ręką, mówi, dobra jest. Niech ten subregion dostanie ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Następnego dnia ukazało się zdjęcie, tylko mnie tam nie było. Był tylko pan Grzegorz Macko. Jak zapytałem, dlaczego mi nie ma, to mówi, ktoś pana wymazał. Naprawdę. Powiedział, że to nie on. Może to nie on, ale wymazał. Proszę państwa, a to już jest czas niedawny, czyli 21 lutego, czyli w ubiegłym tygodniu, 27 gmin reprezentowanych przez tutaj obecnych wójtów, burmistrzów, prezydentów podpisało dokument, który kompletuje to, o czym za chwilę chciałem powiedzieć. Czyli kompletuje pracę, którą włożono w ciągu ostatnich 3 lat. Od 20 roku do 24 do grudnia dyskutowaliśmy w gminach, były konsultacje społeczne, rozmowy z organizacjami pozarządowymi. Na tej sali przegłosowaliśmy jednomyślnie, idziemy w tym kierunku i to jest właśnie to, o czym ja chciałem dzisiaj państwu powiedzieć.